Cześć, Mateusz z tej strony, Animator z Pasją. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Dzisiaj kolorowa chusta, pluszaki i pobawiliśmy się w kilka zabaw na spostrzegawczość razem z moją córeczką Różą. A jeżeli interesują Cię inne pomysły lub chcesz się zainspirować, zapraszam do zobaczenia innych filmów, w których przedstawiam pomysły na zabawy w domu, na zabawy na spacerze czy na zabawy z grupą dzieci. I zabawa pierwsza, które musimy zauważyć, co się zmieniło, jeżeli chodzi o ustawienie naszych pluszaków. Zrobiliśmy w ten sposób, że z chusty zrobiliśmy kurtynę, aby zasłaniała drugą stronę. No i raz ja, raz moja córeczka sprawdzaliśmy, co się tam zmieniło, których pluszaków brakuje. Zobaczcie. Kotki już ustawione. Róża ma 10 sekund na zapamiętanie, które kotki. Tego nowego, co na smyczy chodziło. To jak on się nazywa? Może go nazwiemy? Łatka. Łatka? No. Nie, nie zapamiętam. Łatka? Nie zapamiętasz? Nie. Dobra. Czas na drugą część zabawy. Okej, ja teraz chowam dwa. To jest migotka, a to jest kij. Najpierw wejdź i zobacz, których brakuje. Nie, pieruni i migotki. Świetnie. Dobra. Wersja. To jest wersja druga. Wersja druga zabawy to nie chowamy maskotek, ale je przestawiamy w miejscu. Gotowa? Wszyscy są, ale ktoś zmienił miejsce. Zielonka. Tak, zielonka z kim się zamieniła? Z czarnówką, dobra. I drugie. Nie wiem. A Kiri, jak myślisz, gdzie była? Kiri była tutaj. Dobrze, super. To teraz ty mi zamienisz miejsce? Tak. W zabawie drugiej tym razem wykorzystaliśmy chustę i rozłożyliśmy ją teraz. Położyliśmy pod chustą jednego pluszaka. Oczywiście druga osoba miała zamknięte oczy. No i poprzez dotyk miała sprawdzić, który pluszak znajduje się pod chustą. Wiesz? Dobra, uwaga. Teraz będzie czas na drugą zabawę. Ja wrzucę pod chustę jedną maskotkę. I ty musisz wziąć i zgadnąć za pomocą dotyku, co to za maskotka. Start. Już. No patrz, po dotyku. Co to może być? Nie poglądaj. Gdzie ty tam układasz ręce? Brawo, dobrze. Pokaż, to ten szary kotek. No i ostatnia część. Dobra, to ja zamykam oczy. Prześwituje ta chusta, ale widzę, że dużą ma głowę i mały tułów, a dużą głowę, mały tułów ma migotka. I tak zrobić? Zabawa trzecia. Ty
tym razem stworzyliśmy kolejkę, taki mały pociąg z pluszaków i przykryliśmy ją chustą. Oczywiście jedna osoba zamknięte oczy i później patrząc lub dotykając sprawdza, kto po kolei stoi w naszym pociągu stworzonym z pluszaków. Róża, z maskotek ustawiłem pociąg, takie cztery maskotki, jedna za drugą. I musisz mi powiedzieć za pomocą dotyku, która jest pierwsza, która druga, która trzecia, która czwarta. Dobra. To jest pan na smyczy. Mhm. Jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Czarnulka była trzecia, no. To jest drugi, a kto jest to jest pierwszy, zobacz. Za pomocą dotyku. No jeszcze zobacz, czy ktoś przed nią jest. O, właśnie. Dużo głowy. Dobra, to mówimy. Kto jest pierwszy? Pierwszy jest... Migotka. Druga jest... Ta na smycy. Trzecia jest... A czwarta jest? Bluczka. Patrzymy? 3, 2, 1. Dwa. Brawo, zgadłaś. Zgaduję. Pierwsza to jest ta... Na smyczy? Tak. Jak ona się nazywa? Zauczyzowa. Druga ma dużą głowę, to migotka. Trzecia kirunia, bo jest cieniutkie, główkę ma. I czwarta, taka twarda, zielonka. Pokaż, zgadłem? Super. I na koniec rozłożyliśmy na każdym kolorze pluszaki, nasze kotki. I później nastąpiły zamiana miejsc. Trzeba było sprawdzić, gdzie który kotek przeszedł na inny kolor. Zapamiętałaś? Okej, Róża już zapamiętała, zamyka oczy. Już. Super, piona. Teraz ja zamykam oczy, a ty zmieniasz. Dwie zmieniłaś. Ta biała była na niebieskim? Czy na zielonym? A mruczulka była na niebieskim. I to tyle na dziś. Dziękuję serdecznie za zabawę. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Oczywiście nie zapomnij zasubskrybować kanału. No i co, widzimy się w przyszłym tygodniu na kolejnym odcinku Zabaw z Chustą. Do zobaczenia.